szukając stołu do prezentacji narzędzi dekarskich, znalazłem oto taki stół warsztatowy. Rozpakujemy go, zrobimy jakąś krótką recenzję i zobaczymy, co to jest. Opakowanie sugeruje, że oprócz stołu warsztatowego, stół też spełnia funkcję rusztowania, wózka platformowego, leżanki warsztatowej. Więc teraz zobaczmy, co znajduje się w środku. Kółka są zapakowane z tyłu wózka warsztatowego i muszą być zamontowane przez kupującego. Ok. Mamy kółeczkę. Ok. To zabieramy się do montażu. Postawmy go do nogi, ale przedłużmy, żeby zobaczyć, jak on jest wysoki. Zmierzymy wysokość blatu. Stół waży 13,5 kg. Ja mam 1,70 m. Stół ma 78 cm. To taki prosty trans warsztatowy wystarczy. Tu mamy 1,08 m na 55 cm. I od razu to, co widzimy tutaj, to jest rączka, która spełnia funkcję ciągnięcia wózka w momencie, kiedy stół stoi na kółkach. Co my tu mamy? Tutaj jest pewnie taki uchwycik do zamontowania sobie czegoś, żeby zawiesić. No tu mamy pewnie taką kartę na małe śrubki, żeby się nie walały po całym stole. Fajnie się zaczeskuje i nie wypada w miarę. Gdzieś ułożymy na bok. Teraz nie będzie potrzebne. I tak. Ja przyjdę z kamerą tutaj i pokażę, jak ten blat wygląda. Tutaj widzimy tą kastrę. O, pod kastrą nie jest ciekawie. Nic tu nie ma. Tu mamy miarkę. Przydatna sprawa, nie musimy mierzyć, tylko możemy sobie, na przykład jak tniemy rurki albo jakieś pręty, to można sobie zmierzyć, odmierzyć. Trochę jestem zawiedziony, bo zdjęcie wysugerowało, że ściski są dołączone do zestawu. Niestety tak nie jest. Ok, sprawdźmy teraz, użyjemy go jako platformy. Podobno blat wytrzymuje, stojąc na nim, 150 kg. Przekonajmy się. No powiem wam, że czuję się dosyć stabilnie. Trochę się buja. Ja ważę 100 kg, ale żeby coś pracować, prawda, na tym, i ta kastra, która jest na uchwycie, no, spełnia swoją funkcję, wszystko jest pod ręką. Teraz sprawdźmy, jak działa jako wózeczek. Nóżki trzeba złożyć.
Dobra, mój włam. W pełni sprawny wózek. I tutaj nawet można nim fajnie kręcić. O, będę musiał kółka poprzekręcać, bo dwa kółka skrętne powinny być z przodu, a stałe z tyłu. Tu ma jeszcze jedną funkcję. Ma tutaj rozdzielacz. Tak to właśnie wygląda. Bardzo fajna rzecz, ale trzeba mieć kabel. Została jeszcze jedna funkcja stołu. Jest to leżanka warsztatowa. Złożymy go jeszcze raz na kółkach i zobaczymy, jak się na tym leży. No powiem wam, że stół jest na tyle duży, że wystarcza, żeby naprawdę wygodnie się na nim rozłożyć i wjechać pod samochód, żeby coś tam sobie podreperować. Ok, teraz zrobimy takie podsumowanie całości. Na pewno stół jako stół może nie jest super stabilny, no i trochę się chwieje. Stojąc na nim jak na platformie, no może to nie jest jakoś super ekstra, ale na pewno lepsze niż stawanie na drabinie. Bo na drabinie no mamy tylko ten jeden szczeba, ale tu mamy możliwość przesuwania się po nim, no taki jeden krok do przodu, żeby nie schodzić z drabiny i nie przechodzić dalej, tylko możemy to robić w jakimś tam zakresie. Same tutaj to rozwiązanie z blatu no jest super. Na pewno, tylko tutaj no niestety ta rączka przeszkadza, ale no dzięki temu mamy funkcję wózka, która na pewno nam się przyda. Z takich atutów, no to stół jest mały, jest uniwersalny, zmieści się wszędzie. Mi się wydaje, że przy większości samochodów stół można wsadzić do bagażnika, bez problemu go transportować z miejsca na miejsce. Pod łóżko, gdzieś tam w garażu, żeby go gdzieś tam wcisnąć, takie miejsca, które można zagospodarować. Zasilacz. Też bardzo przydatna sprawa, bo możemy pracować z elektronarzędziami i podpiąć je bezpośrednio do stołu. Mamy tutaj trzy różne narzędzia, które możemy podpiąć. Nie musimy ciągać ze sobą zasilacza. Wystarczy kabel zasilający i możemy na nim pracować. Blat ma tą podziałkę. To też jest bardzo fajne, że nie musimy brać metrówki. Coś odmierza, tylko od razu jest zarysowana podziałka i możemy ciąć pożądane fragmenty materiału, który chcemy przyciąć. Muszę wam powiedzieć, że w tej cenie polecam. Naprawdę. Ja zrobię z tego stołu użytek i wydaje mi się, że taki przykładowy Kowalski powinien mieć taki stolik w garażu. I nie tylko. Te inne recenzje na sklep dekarski.pl. Zapraszamy.